Hospicjum w Chorzowie oraz Chorzowski Klub Rowerowy już po raz 5. zorganizowali Rowerowy Rajd Nadziei. Rajd mający charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników przejechał ulicami miasta, alejkami Parku Śląskiego oraz Skansenu. Trasa liczyła około 16 km. Rowerowy Rajd Nadziei już po raz 5. Jaka jest jego historia? Historia jest taka, że w zasadzie jako pracownicy, jako wolontariusze hospicjum było u nas parę osób takich, które na rowerach jeździły, które to było wielką pasją i tak postanowiliśmy pewnego dnia połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić właśnie taki rowerowy rajd, podczas którego też zbieralibyśmy pieniążki na wsparcie naszego hospicjum. 5 lat temu ruszył pierwszy, tylko po Parku Kultury. Jechaliśmy tylko alejkami, jechaliśmy przez Skansen. Z roku na rok przybywało osób, które razem z nami tą trasą jechały i teraz już po raz 5. będziemy jechać. Liczymy na to, że kilkaset osób dzisiaj na tym rajdzie się ustawi. Jakie środki zostały zebrane rok temu i na co zostały przeznaczone? W zeszłym roku z samego rajdu zebraliśmy około 1000 złotych. Te środki zostały przeznaczone na zakup leków, specjalistycznych opatrunków dla naszych pacjentów. I również w tym roku na podobny cel zbieramy, bo właśnie na leki, na opatrunki i na sprzęt medyczny dla naszych pacjentów. Także liczymy, że w tym roku uda nam się jeszcze większą kwotę uzbierać. Pogoda dopisuje, a jaka jest trasa dzisiejszego rajdu? Pojedziemy ulicami naszego miasta, pojedziemy przez centrum, przez Park Róż, pojedziemy przez Sztygarkę, pojedziemy alejkami Parku Śląskiego, Skansenu i w Skansenie właśnie ten nasz rajd się zakończy. Dlaczego warto być wolontariuszem? Żeby pomagać starszym, jest to fajne naprawdę, pomóc osobie chorej. A jak pani tutaj trafiła? Przez znajomych. Powiedzieli, że warto komuś pomóc, tak? Tak, dokładnie. Jak wygląda taki dzień wolontariusza w hospicjum? Na co dzień pomagamy starszym osobom w codziennych obowiązkach, mycie, nakarmienie tym, co już nie daje rady, no, żeby pomóc, jak bliskiej osoby nie ma. Dlaczego warto brać udział w rajdzie? Dlaczego warto? Dlatego, że można komuś w czymkolwiek pomóc w taki sposób właśnie. Po raz pierwszy? Czy pan już jest weteranem? Raczej weteranem, po raz 3. to współorganizuję. Z 3 lat wolontariuszem w hospicjum, pracuję na wszystkich 3 stanowiskach, czyli i przy pacjencie na oddziale, i przy pacjencie na wizytach domowych. A jak również, jak tu widać, jestem też wolontariuszem akcyjnym. Dlaczego warto być wolontariuszem? Jak się lubi pomagać, jak już się jest altruistą, to właśnie takie życie. No ale to wymaga także twardej psychiki, to nie jest łatwa praca. No trochę mnie życie do tego nauczyło, byłem przez ponad 20 lat strażakiem, przeszedłem na emeryturę, nauczyłem się wielu rzeczy tam i teraz mam gdzie je wykorzystywać. Jak wygląda taki dzień wolontariusza? Rano do pracy jednej, wychodzi się na obiad do baru i idzie się do pracy drugiej. Taki standard. W tym roku na linii startu zebrało się około 300 uczestników. Rajd zorganizowany jest w ramach 9. Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei. Na starcie przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na wsparcie hospicjum oraz zakup nowego sprzętu medycznego dla pacjentów.